Dzień dobry, z tej strony Scarlett. Witam serdecznie na kanale Game Scarlett. Przepraszam za jak zwykle długą nieobecność, ale jak wiecie, jest to mój kanał dodatkowy i nagrywam tutaj po prostu kiedy mam czas. Nie jestem tutaj non-stop, ale staram się, żeby coś się pojawiało. Ostatnio nie było przez chyba 2 tygodnie filmu, dlatego stwierdziłam, że fajnie byłoby wam coś tutaj powrzucać teraz częściej w ramach rekompensaty, żebyście mieli tutaj materiały i żebyście mogli coś oglądać. Planet Zoo, jak wiecie, na razie jest jedyną serią na tym kanale, ale postanowiłam, że nagramy kilka odcinków jeszcze z innych gier, które już tutaj prawdopodobnie widzieliście, a jeżeli nie widzieliście, to zachęcam do przyjrzenia playlist, ponieważ nie tylko i wyłącznie Planet Zoo tutaj jest. Ja wznawiam nasze zoo, lecimy do Roseville'ów, do Roseville'a Afryka, gdzie będziemy kontynuować naszą afrykańską przygodę. Powiem wam, że naprawdę nie pamiętam, co tutaj się działo, więc będę musiała na start będę musiała pomyśleć, co ja miałam zrobić, czego miałam nie zrobić. Obiecałam wam też, że będziemy budować zoo z Ameryki, więc niedługo będziemy do tego przechodzić, ponieważ jak wiecie, no mój laptop gamingowy nie spełnia idealnie wymagań gry Planet Zoo, więc w pewnym momencie już niestety mam przepaść związaną z FPS-ami i zwyczajnie to by się źle nagrywało, źle montowało, źle wam by się oglądało, kiedy by to się zaczynało ciąć. Już słyszę, że powoli zaczyna się wzmożone wiatrowanie mojego komputera i jak słyszeliście, tak, jestem na etapie zakupu komputera, po prostu zwykłego gamingowego, ale to jest dłuższa historia, pewne problemy, ale już nie chcę ich tutaj poruszać, związanych z pieniędzmi, z donate'ów, ale to, no powiem wam, niefajna historia. Dobra, kochani, no co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Mamy nasze zwierzaki. Oprócz tego... Jezu, jak ładnie to wygląda. Ja coś tutaj ogarniałam chyba, żeby one mogły spokojnie sobie tutaj wyjść. Nie wiem, czy ja wam to pokazywałam. Odpauzujemy, żeby tutaj tryb życia zwierzęcego wszedł. Ja wam pokażę. Kiedy mamy nasze zwierzaki, to nie był dobrostan, ale wybieg. I widzicie, one teraz mogą swobodnie sobie tutaj przechodzić, z czego ja się bardzo cieszę, ponieważ na tym mi też zależało, żeby one mogły tutaj na tę górkę sobie wychodzić. No i jak widzicie tutaj, wszystko jest dobrze. Ty jesteś alfą, ja mam alfę takiego brązowego. Nie jesteś albinosem. Wiecie co? Lecę sprawdzić, co my tutaj mamy z tymi naszymi zwierzakami. Widzę, że bardzo się napłodziły nasze ślimaki, więc ślimaki musimy tutaj wysłać sobie do handlu zwierzętami w ekspozycji. Tutaj mamy, tak, to lecimy. Boa też się bardzo nam rozmnożyły, więc zostawimy sobie Leticję i Alejandra, a was zabierzemy. Chociaż ciebie szkoda, bo ty masz jakieś dobre tutaj oceny, no ale dobrze. No, Alejandro zostanie i Leticia. I zobaczymy, co tutaj mamy. Gnu się fajnie tutaj powiększyły. Hipopotamy jakoś dają radę, ale ty się czujesz bardzo źle. Nie wiem czemu. Boże, co jest z wami, że wy się tak źle czujecie? Muszę dokładnie to sprawdzić. Lemury siedzą sobie. Lemury rude. A u lwów jest też okej. Pająki też się dobrze trzymają. Wszystko się w miarę dobrze tutaj, widzę, nam trzyma. A, skorpiony jeszcze musimy. No tak, no przecież one tutaj, Jezu, ile się ich narodzi. To te, co się będą tutaj rodzić, to nie będę ich wywalać, bo... sprzedamy je, jak się już narodzą. Będzie po prostu więcej pieniędzy z tego, wiecie, nie? Biznes, biznes. Zwierzaki zwierzakami, ale biznes to biznes w tej grze. A ostatnio miałam tutaj problemy finansowe, więc staram się, żeby wszystko tutaj szło dobrze. Okej, okay, mamy nasze ślimaki. I inne tego typu. Lecimy do magazynu, wybierz wszystkie. Sprzedajemy za 11 tysięcy. Ogarniania ciąg dalszy. Lecimy sobie do handlu zwierzętami, do mojego O, co to było? Lemurka kata, jasna, z dobrymi genami. A ty jesteś dużo tańsza, to ja cię chcę. O, kochani,
Tak, to ja się mogę bać. Nie, 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 Boże, nie na ten wybieg! Jezu, nie! Przecież to jest wybieg. Kogo to jest wybieg? Jezu, dobrze, że to jest chociaż gnu wybieg, ale ja nie chcę tutaj lemura kata z gnu trzymać. O raju! Bo tak się tak ścina już, że wiecie, jest problem. No nic, poczekamy, aż tutaj ją przetransportują. A ja lecę patrzeć dalej, bo chcę zobaczyć, co ja mam w moim magazynie zwierząt. I widzę, że tutaj mam poodkładane różne, ale chyba nic takiego konkretnego miałam nie sprzedawać, bo jakoś nie widzę, żeby coś wyglądało, że miało być na sprzedaż. Szybka transakcja. No można ci schandlować w sumie, nie wiem. Za 300. Tak będzie więcej niż jakbym cię wypuszczała. Ciebie też można schandlować. Nie potrzebuję jakoś dużo listków za nie, bo nikt ich nie bierze. To może ktoś się skusi teraz. Ciebie też schandlujemy. Nie wiem, za 1000 może pójdziesz. Bonobo tutaj zostawiamy, bo nie pamiętam, co z nimi miało być. I chyba tyle. Musimy poczekać na tego biednego lemura. Bo lemur albinos, no to wiecie, ja od razu biorę, nie? To jest taka choroba. Widzisz lemura albinosa, to od razu bierze. Zresztą ja wszystko, co jest tym lemurem, biorę. Boże, biedny lemur. Chodź, lemurku. Przeniesiemy cię. Nie będziesz tutaj siedział tylko u siebie. Mam nadzieję, że nikt cię nie zdepcze i nie zabije. No. Dobrze, zabiera ci lemura. Okej. Skoro to mamy załatwione, to ja muszę zobaczyć, jak się miewa sprawa z hipciami, bo tutaj hipcie mają strasznie w ogóle. One mają problem. Mega. Jezu, ile was jest? O masakra, serio? To ja muszę posprzedawać. Wiecie co? Ja sobie je wszystkie wrzucę z tego wybiegu. Oprócz ciebie. Wszystkie panie zaproszę. Albo może nie, ciebie tylko zaprosimy. Ciebie. Do magazynu w centrum handlowym. Wy jesteście jeszcze dzidziusiami, więc z wami tutaj nie muszę nic robić. I idziemy do handlu zwierzętami i tam będę się im dokładnie przyglądać. Właściwie każdy odcinek Planet Zoniem, czy zauważyliście, zaczyna się od tego, że ja tutaj ogarniam co i jak. Magazyn zwierząt i tutaj powinny się pojawić już nam panie hipopotamki. I jak wy wyglądacie, ty gen odporności masz bardzo niski. I wiesz co, ja bym ciebie schandlowała. Nie wiem, czy ktoś cię kupi. Ale może cię ktoś kupi. Z tobą muszę się zastanowić. Jak pozostałe panie tutaj. Na przykład ty. Jak twoje geny? Ty masz fajną genetykę. Wy we dwie macie fajne genetyki. A u państwa hipopotamów jak się ma sprawa? Z genetyką. No bo proszę was. No tato ma genetykę piękną. A ty? Ty jesteś tu pod wodą. No też. No to kochani, obie nasze będą do sprzedania. Bo nie ma co trzymać. Hipopotamki, ty jesteś, ciebie wystawimy trochę droższej. Nie wiem, czy nie za drogo będzie, no ale... Może ktoś kupi. Jak nie kupi, to potem wiadomo, że zrobimy ceny zdecydowanie mniejsze. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o takie wstępne ogarnianie. O nie, no jeszcze to. Jeszcze tu się napłodziło nie wiadomo ile. Czemu ja mam zebra podpisaną żyrafę? I co ja mam z tym, że na żyrafy mówię zebra? A ja tak wypuszczam, wiecie dlaczego? Bo lwów jest strasznie dużo w centrum handlowym. I wiadomym jest, że można się bawić i wiecie, je wystawiać i wystawiać w nieskończoność. Ale mi się zwyczajnie na przykład już nie chce.
Nie chcę mi się z tym bawić, więc biorę je, szybko wystawiam sobie, wypuszczam na wolność i na tym się kończy. Będę musiała tutaj bardzo jeszcze genetycznie popatrzeć na te lwy, bo coś mi się kojarzy, że jakieś wsobne mi się trafiło. A wiecie, że wsobne to jest coś, co karolinki nie lubią, dlatego też będzie trzeba się tym zająć. Ty masz... No kurde, no, nie jest z wami tak źle. Nie macie jakichś super genów, ale... Te samice wszystkie prezentują się dosyć dobrze. Jakby ktoś nie wiedział, czym jest wsobne, to przypominam, że wsobne to jest na przykład ojciec z dzieckiem, nie? Albo matka z dzieckiem. I wtedy genetycznie te zwierzaki są gorsze. I zwyczajnie no, nie opylicie tego też ani w centrum handlowym, ani dużo liści z tego nie będzie. Bo w tej grze raczej chodzi o podtrzymywanie gatunków i żeby te zwierzaki były z jak najlepszymi genami, nie? Wiecie, że jak już chcecie wypuszczać, no to wypuszczacie takie zwierzę, które faktycznie będzie miało fajne cechy i... No. A takie wsobne to jest jak pseudohodowla. To w skrócie można powiedzieć, bo ktoś pytał o wsobne, więc chciałabym, żeby tutaj wszystko było jasne. I też pamiętajcie proszę, że ja sobie tutaj gram w tę grę, natomiast nie do końca jakby wszystkie moje poglądy w tej grze się mieszczą, bo jednak koniec końców wiadomo, że ja zawsze będę zwolennikiem tego, żeby zwierzęta raczej żyły na wolności, natomiast też uważam, że w wielu wypadkach zoo jest niezbędne do tego, żeby jednak dany gatunek mógł przetrwać. Co myślę, że mój Boże, też wszyscy wiemy, nie? Boże. Trzeba będzie je posprzątać, ale tak mi się nie chce. Jezu, one się wszystkie, te zwierzęta jakoś tak rozpładniają, aż zawsze im nie daję tego, że no, tej antykoncepcji, bo sobie myślę, kurde, no nie, no jakieś tam pieniądze, coś tam wpadną, nie, no i dupa, no. A po co ja ci do centrum handlowego chciałam cię wypuścić, albo sprzedać, albo cokolwiek. Chociaż może ja powinnam je wystawiać, bo ludzie tak się domagają. Mega się domagają. Dobrych genowo zeberek, a ja je tak wypuszczam po prostu, bo mi się nie mieszczą. Więc no. Zebra stepowa osiągnęła dojrzałość. Chodź do centrum handlowego, skoro osiągasz dojrzałość. Dobra. I to chyba tyle z takiego ogarniania, a my będziemy przechodzić teraz do kolejnej sprawy istotnej, czyli nowego zwierzaka w zoo. Czy ja coś? Nie, chyba nic nie kupowałam takiego, co bym chciała. Nie, czekajcie, jeszcze jedno, Boże, no zapomniałam, przepraszam. Ale małpki chyba się mają dobrze, chyba możemy je zostawić. Lecimy do encyklopedii i patrzymy, co my ciekawego możemy teraz sobie zbudować, jaki wybieg. I bardzo często piszecie mi właśnie o bongo na przykład, albo innych zwierzakach. Ja wam powiem, że korkuta centkowana, że tutaj jest jedno zwierzę, które bardzo mi się chciało mieć. A ja je mam w nagrodach. Czemu ja w nagrodach mam swoje zwierzęta z... O, likaonki. Nigdy nie robiłam likaonków, mamy tutaj pana likaonka, więc fajnie byłoby mieć i panią likaonkę, tylko że muszę najpierw przeczytać, co one potrzebują w swoim wybiegu. Legwan, 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 lemur, lew, likaon, pstry. Zagrożone, siedlisko naturalne, dane gatunku, samce do 20... Co? Samce do 27... Samice do 9, wielkość grupy kawalerskiej samców 2,27, dwóch samców alfa, monogamia. Okej, czyli dobra, to lecimy. Jeszcze raz, jak ty się likaon pstry nazywałeś, tak? To lecimy do centrum i szukamy, ale jeszcze jest jedna rzecz, którą ja muszę zrobić. Mianowicie ja poluję, nie wiem czy wiecie, na pandę albinosa kobitkę, bo mam pandę albinosa... mężczyznę, a kobitki nie. Ale kurde, nie ma. Za każdym razem, jak wchodzę, nie trafiam.
I teraz miejsce na wybieg. Tak jak Wam mówiłam, ja bardzo będę chciała, żeby tutaj można było przejechać jako atrakcja między wybiegami, dlatego myślę, że w tym miejscu umiejscowimy sobie te nasze Likaony. Tylko jeszcze jedna rzecz, bo zanim zabierzemy się, to musimy naprawdę sobie przeglądnąć tutaj dane, między innymi wielkość zwierząt, długość życia, waga, wiek dojrzałości, 10 lat, 1 do 6, 2 miesiące, długość ciąży, boże, one się rozmnażają pewnie masakrycznie. Rekordy, informacje ogólne, Likaon pstry jest również znany pod nazwą Simir, żyje na całym obszarze Afryki, na kontynencie, kilka różnych populacji tego gatunku i można tu spotkać łącznie 5 podgatunków. Likaony są szczuplejsze i wyższe od innych psowatych. Tylko dobrze, fajnie, ale wymóg dotyczący terenu dosyć duży i potrzebują od 16 do 40, nie potrzebują wody. Także kochani, ja sobie robię tutaj pauzę, bo już widzę, że zapada zmrok. Halo, pauzo. I robimy wybieg. Kochani, zrobiłam mniej więcej już wybieg, jak będzie wyglądać, ale troszkę chciałam Wam opowiedzieć na temat, bo
na ten temat, bo pewnie będzie Was to interesować, czemu tak, a nie inaczej. Słuchajcie, tutaj jest podwyższenie, ponieważ prawdopodobnie będzie to wyglądało tak, że nasze tory będą przejeżdżać tutaj pod tymi wzniesieniami, w sensie takimi góreczkami, gdzie my mamy ścieżki, ale musimy gdzieś zrobić stację początkową, więc stwierdziłam, że tutaj podniosę ten teren, bo jeżeli tutaj będziemy mieć wyjazd jeszcze z tego wybiegu, to będzie gdzieś można tutaj zrobić stację początkową. Dlatego to na razie wygląda tak, a nie inaczej. I każdy z tych wybiegów będzie właśnie taki oddzielony, żeby można było łatwo tutaj przeprowadzić po prostu w tym zoo. To, o czym myślę, a to, o czym myślę, to już Wam pokażę, to w budownictwie, w udogodnieniach chyba, z tego co pamiętam. W udogodnieniach i mamy tutaj atrakcje transportowe i myślałam właśnie o tym, że albo zrobimy mały pociąg parowy, albo po prostu taki transport, wycieczkę. I to będzie naprawdę fajnie wyglądać, gwarantuję Wam. Tylko zastanawiam się, czy ten będzie lepszy, czy... taka łódka, nie, ta łódka jest taka średnia, ten pociąg też mi się wydaje, że jest średni, więc chyba zrobimy tę wycieczkę po prostu taką. I to mniej więcej będzie tak, że tu zrobimy stację. Nie wiem, czy to w ogóle teraz robić. Może już zacznę i Wam to pokażę. Nie wiem, czy mam to pokazać w ogóle jako tako... jak to mniej więcej będzie wyglądało, czy nie pokazywać. Jezu, mam naprawdę taką mega z tym rozkminę. No i mniej więcej to będzie wyglądało tak, że tu będziemy mieć te tory i będziemy sobie wjeżdżać po prostu do poszczególnych wybiegów. Ale to na razie tyle, bo ja muszę to przemyśleć, muszę mieć te wybiegi, muszę mieć to wszystko, a poza tym najpierw no, musimy ulokować nasze zwierzaki i tym będziemy kończyć po prostu naszą rozgrywkę. Ale to nie będzie jedyna... przejść do centrum handlowego. To nie będzie jedyna atrakcja, którą będziemy tutaj mieć, więc też spokojnie. O, ktoś kupił hipopotama i ktoś kupił żyrafę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mamy trochę więcej pieniędzy, bo wydałam pieniędzy listków. Lecimy do magazynu i szukamy moich likaonów. Proszę bardzo, likaon numer 1. Mam nadzieję, że dla nich to będzie odpowiedni wybieg. Likaon numer 2, chyba już w przyszłym odcinku będziemy się zajmować bardziej tą atrakcjami takimi tutaj dla naszych gości, tymi transportowymi, żeby z miejsca do miejsca mogło to przenosić naszych gości, bo wiecie, tak chodzić cały czas po zoo, te nogi bolą, nie? I lecimy 4, proszę bardzo. Teraz co nam pozostało jeszcze? Wejść tutaj do zoo. Lecimy do naszego personelu i będziemy mieć tu nasze strefy robocze, nie, strefy robocze, 22, 11 pracowników, wybiegów 5, muszę więcej mieć pracowników tutaj, tak? Edytuj strefę roboczą. Myślę, że Wy możecie dostać likaony. O Jezu, jak się ściemniło! I nazywamy oczywiście wybieg Likaon. Myślę, że ludzie też będą zadowoleni, bo naprawdę będą mieli gdzie i jak oglądać. Jedynie czego nie mamy, to takiego zejścia tutaj jeszcze niżej. I trochę się nad tym zastanawiałam, czy tutaj nie puścić, ale z drugiej strony, wiecie co, to jest tak obwarowane ścieżkami z każdej strony, że nie wiem, czy faktycznie te wybiegi są tak mocno konieczne. I jeszcze co będę chciała zrobić, to wyedytować tę barierę zeber, ponieważ tutaj można zejść, więc fajnie by było, żeby goście mogli sobie też popatrzeć na zebry, więc robimy tak. Dodajemy lustro weneckie i odwracamy to lustro weneckie w ten sposób. O nie, źle jest odwrócone. Czemu to jest tak dziwnie tutaj? O. Także będą mogli sobie tutaj goście teraz zejść. Czekam na likaony, ponieważ co jest dla mnie najważniejsze, to zrobić im domki, więc... to jest coś, co będę chciała i tutaj, jak widzicie, mamy tę miejscówkę. Tutaj prawdopodobnie będziemy mieć kolejne domki albo tutaj jeszcze powiększe domki dla naszych pracowników.
bo tutaj mamy te ścieżki takie, widzicie, oni sobie tutaj tak przechodzą. To jest naprawdę wszystko tak rozplanowane, aż jestem sama zdziwiona, że udało mi się coś takiego w ogóle tutaj ogarnąć. A, i jeszcze, bo wy nie widzieliście, co ja tutaj zrobiłam. Ja tutaj dodałam reflektory, które nam oświetlają nasze wybiegi i nasze zwierzaki, bo stwierdziłam, że ludzie może chcieliby je jednak jakoś mocniej oglądać. Mamy też zrobione, widzicie, oprócz reflektorów, lampy takie, które nam doświetlają zwierzaki. I ładnie po prostu to wygląda na... jak jest tak ciemniej, nie? To takie oświetlenia tutaj wzdłuż tych mostów. No po prostu wydaje mi się, że to wygląda przepięknie nocą. Ale nie wszędzie jeszcze jest to oczywiście zrobione, bo nie wszędzie miałam czas, żeby się tym bawić. Także tak mniej więcej jest. Od wybiegu do wybiegu są już, o Jezu, moi drodzy, one to mają tutaj chyba, trochę przegięłam z wielkością tego wybiegu, ale naprawdę powiem wam, że głównie chodzi o to, że jak tutaj będziemy mieć tę atrakcję transportową, to ona bardzo dużo miejsca nam zabierze. I właściwie może ja już powinnam ją zaplanować. Kurde, no, jednak tak. Jednak zaczynamy już z nią. Nie wiem, czy dokończę ten wybieg w dzisiejszym odcinku, raczej nie. Może sobie go już prywatnie zrobię, ale pokażę wam mniej więcej, jak się robi właśnie te atrakcje transportowe. Wiem, że część z osób raczej nie bardzo jest do tego pozytywnie nastawiona z tego względu, że nie są graczami Planet Coastera. I to wszystko, co tutaj widzicie, jest ewidentnie wzięte z Planet Coastera, no bo wiadomo, Planet Coaster też jest grą tego samego studia. Przede wszystkim zaczynamy sobie od stacji. Ja nigdy nie wiem, które z tych wyjść ma być, więc zawsze sobie te klikam, a potem mniej więcej sobie to zmieniam. Po co jest stacja długa ważna? Zaraz wam powiem. Stacja długa jest ważna po to, żeby nam więcej wagoników tutaj mogło jechać w tej naszej atrakcji. Lecimy dalej. Zawsze to na przyspieszeniu robiłam, ale teraz wam wyjaśnię, może tak właśnie... będzie dużo lepiej. Ej, czemu ja to włączyłam? Karolina. Edytuj tor. I słuchajcie, tutaj mamy obrót torów, nachylenia i to się fajnie zastosować na momencie, kiedy na przykład macie ostrzejszy zakręt, żeby to, jak jest szybciej, żeby wiecie, to jakoś tak lepiej wyglądało z względów fizycznych. Tutaj macie długość, jeżeli chcecie dłuższą. Tu mamy obracanie sobie, a tu mamy wysokość. Także myślę, że to jest wszystko w miarę jasne. Ja oczywiście biorę sobie to trochę dłuższe ogarnąć. I teraz tak, bo to jest kluczowa rzecz. Wiadomym jest, że ja mogłabym to puścić nad, ale cała atrakcja polega na tym, że możecie wjechać sobie na wybieg, nie? Więc jak chcecie wjechać sobie na wybieg, idziecie tutaj w bariery, bierzecie te bramki i tutaj macie bramkę dla gości, to już wiecie, to już wielokrotnie robiłam, pokazywałam, goście mogą sobie wchodzić na wybieg, musicie przeczytać oczywiście w encyklopedii, do których wybiegów goście mogą wejść, a do którego nie. Śluza, trasa drewniana, no to właśnie jest po to, żeby móc tutaj wjechać naszym pięknym, cudownym transportem i żeby z niego wyjechać, to robimy to tutaj. Ale to jeszcze nie koniec, bo wiadomym jest, że my musimy tutaj z tym terenem się teraz pobawić płasko do powierzchni i lecimy właśnie w ten sposób. A żeby to zrobić nam trochę łatwiejszym, tak myślę, że to będzie lepiej, bo ja nie chcę robić takich podziemnych przejazdów, to ja sobie zrobię to po prostu w ten sposób. O, widzicie? I tu ta nasza ścieżka. Dobra, może jakoś bardzo równo to nie jest, ale wygląda w miarę ok. To wracamy teraz do tej naszej atrakcji i budujemy tor. Dalej, edytuj tor. I lecimy z tym nieszczęsnym torem, który przecież być musi. Widzicie? I jak sobie go tak odpowiednio skrócicie, to macie tutaj takie połączenie, czym przejedziemy oczywiście, tak? Tutaj, żeby nie było, że taka prosta przejażdżka. Ja sobie to skrócę, bo to zdecydowanie za długie, im dłuższe, tym się gorzej operuje.
I tu będziemy wjeżdżać do kolejnego wybiegu. Czyli widzicie, jakby trochę zajęliśmy miejsca tym Lykaonom, a ja chciałabym, żeby one sobie swobodnie tutaj żyły i nie miały problemu. Także mniej więcej tak ta atrakcja będzie wyglądać. Tu, gdzie mamy już te gotowe wybiegi, tego nie zrobię. Natomiast tutaj nad nimi ja puszczę taką gondolę, żeby ludzie mogli sobie obserwować co i jak. Także myślę, że na razie to jest spoko. Jeszcze jedna ważna rzecz. Będziemy potem ustalać różne rzeczy z kolejkami, z wejściem, innymi tego typu rzeczami. Natomiast na razie to zostawiam, bo to jest kwestia, którą też będę chciała wyjaśnić, a to dlatego, że też dostaję mnóstwo o to pytań. Ja wiem, że część z Was być może to wszystko wie i dla nich to jest takie, o Jezu, Scarlett, co Ty tak nas zanudzasz, ale nie wszyscy wszystko wiedzą, a ja chciałabym, żeby tutaj, wiecie, oprócz tego, że ja sobie pogrywam, żeby Wam tutaj wyjaśniać niektóre kwestie, bo być może ktoś będzie zainteresowany, być może ktoś też będzie chciał sobie właśnie zbudować coś takiego, więc żeby miał taką możliwość, to ja po prostu to wyjaśnię na zasadzie tego, że no po prostu trochę się nabudowałam tych kolejek w kosterach i tych innych tego typu rzeczach, zresztą jak wiecie, bo pewnie oglądaliście tę serię. Tutaj zrobimy takie, powiedzmy, że jaskinie. Płasko do fundamentów, proszę. One będą mogły się schować, te nasze Lykaony. Mam nadzieję, że one się nie zezłoszczą, że ludzie będą tutaj wbijać. Jest strasznie ciemno i ja nic nie widzę. Jak ja tego nie lubię. Muszę zapauzować, bo już mi się tnie, jak używam narzędzia terenu. Kochani, ja na dzisiaj zostawiam już nasze Lykaony. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować tutaj te atrakcje, będziemy tutaj ogarniać, jak to fajnie rozpracować, żeby to dobrze też jeździło, bo wiecie, że my tutaj jedno, że mamy tutaj taki przejazd, ale drugie jest to, że musimy jakoś potem wrócić na stację, bo teoretycznie chyba powinna być pętla. Także będzie z tym zabawa, ale myślę, że jakoś uda mi się to sensownie ogarnąć. Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy, łapek w górę. No i tyle. Trzymajcie się wszyscy cieplutko i do usłyszenia. Cześć!